Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i w dzisiejszym filmie chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co się dzieje, jak się zachowuje narcyz, jakie robi kroki w momencie, kiedy zaczyna tracić nad Wami kontrolę. Kiedy zaczyna dziać się taka sytuacja w Waszych wzajemnych relacjach, kiedy Wy już mniej więcej wiecie, że coś nie gra, że coś nie pasuje, że to nie jest to, o czym myśleliście, że zauważacie manipulacje, zauważacie jego fałszywe kroki, jego próby oskarżenia, jego próby zawłaszczenia, degradacji was. Kiedy dojdzie do Was na przykład taki film, jak ten, i widzicie ten kanał, który prowadzę, i widzicie, że rzeczywiście jest kilka rzeczy, które, które się nie zgadzają i zaczynacie y, próbować przemycać pewne rzeczy i y, y, bronić się przed zawłaszczeniem narcystycznym, i wytykać pewne, pewne rzeczy, i narcyz, y, w tym momencie zaczyna wpadać w mały popłoch czasem i duży popłoch. Chcę Wam powiedzieć, jak po kolei zachowuje się narcyz w momencie, kiedy Wam już nie zaczyna, zaczyna Wam już coś nie pasować i zaczynacie na przykład chcieć odejść. Co się wtedy dzieje? Jak, jakie, może, jakich możecie się kroków spodziewać po zachowaniu narcyza? Moi drodzy, to, że narcyz uwielbia kontrolę i wszystko, co dzisiaj wymienimy, bodajże 7 punktów. Wszystkie te rzeczy dotyczą chęci kontroli i tego, że dla niego kontrola jest rzeczą najważniejszą. Panowanie nad wami, posiadanie tej możliwości podjechania, zatankowania się, wywołania w was reakcji emocjonalnej, dopieszczenia was, żebyście albo krzyknęli, albo się zdenerwowali, albo się popłakali, w każdym bądź razie dali mu paliwo w postaci reakcji emocjonalnej. Pamiętajcie o tym, to jest jedyne paliwo, na które narcyz bardzo mocno reaguje i które potrzebuje w swoim życiu. Więc im mniej od Was tej reakcji emocjonalnej dostanie, w momencie kiedy Wy już wiecie mniej więcej, z kim macie do czynienia, i też brakiem reakcji możecie sprawdzić, czy rzeczywiście macie do czynienia z narcyzem, to w tym momencie, w tym momencie wiecie już, ta pewność w Was jest. Moi drodzy, postarałam się tak ten film ułożyć, żebyśmy porozmawiali o rzeczy, o rzeczy najłagodniejszej, czyli takiej rzeczy, w której narcyz jeszcze nie ma wielkiego popłochu, a skończymy na rzeczy, w której, której narcyz użyje w momencie, kiedy już ma pewność, że tą kontrolę nad Wami stracił. Więc zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą jest. Fałszywe przeprosiny. Fałszywe przeprosiny myślę, że wszyscy z Was już wiedzą, jak wyglądają. Ktoś, kto mówi, że narcyz nigdy nie mówi przepraszam, czasem może się pomylić i mówi o mój mężczyzna moja kobieta to nie jest raczej narcyz bo ona mnie czasami przeprasza. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te przeprosiny specjalnie nazywam je fałszywymi, bo rzeczywiście takie są. Czyli narcyz nie przeprasza was za to, że na przykład was zranił, że to was zabolało, że źle się poczuliście, że jest Wam przykro, tylko bardziej przepraszam w tej kategorii, że został przyłapany, że niestety jest sytuacja, w której on musi postarać się, żeby żebyście z powrotem byli dla niego tą stacją paliw, która zasila jego, jego potrzeby, daje mu, daje mu paliwo. Więc te przeprosiny bardziej są w, takiej, w takim charakterze, no przepraszam, że się nie sprawdziłem w tej roli po, po, pożeracza twojej energii. I bardziej tu na tym polega, bo te przeprosiny są fałszywe. Bo jeśli ktoś rzeczywiście żałuje, i szczerze przeprasza, to nie czyni tej rzeczy po raz enty. Enty, enty i enty. Więc są to fałszywe, typowe fałszywe przeprosiny, bo możecie dokładnie takie same zachowanie w postaci na przykład próby dewaluacji was, próby oczernienia was, próby wyśmiania was na przykład w towarzystwie albo, albo dziwnego zachowania, które was denerwuje i prosicie narcyza o to, żeby przestał się w ten sposób zachowywać, bo was. To ten narcyz i tak, ta osoba i tak będzie dokładnie to samo cały czas robiła. Więc nie ma tam chęci poprawy, czyli ewidentnie te przeprosiny, świadomość tego, że zrobiłem komuś krzywdę, przykrość są nieprawdziwe. I automatycznie, bardzo często, kiedy wy już wyczuwacie, że te przeprosiny są nieszczere. Nie, nie Bardzo często po obok siebie leży tak zwane odkurzanie, czyli coś, co nazywamy ponownym bombardowaniem miłością. Często to jest zazębione o siebie, czyli przepraszamy i od razu jesteśmy miłe, sympatyczne, kino, kwiaty, etc. Od razu bombardujemy i wracamy do tego bombardowania miłością, po to, żeby znowu zapanować, nad wami, znowu zrobić nad wami kontrolę. Więc te dwie części, zarówno przeprosiny, jak i bombardowanie ponowne miłością odku odkurzacz, to jest nasz słynny, tak w wielu filmach nazywamy, więc też się posłużę tym nazewnictwem. Jest to generalnie powtórne bombardowanie miłością, idealizowanie was. Ono się troszeczkę bardziej, znaczy ono się różni od pierwszego bombardowania, kiedy narces jest <kluzny> <laughs> Przepraszam, jeszcze mnie trzyma. Kiedy narcyz jest delikatny, czuły, wrażliwy, tutaj jest postokroć czuły i wrażliwy, a macie takie wrażenie, dlatego że ten narcyz waju, zna już Was. Tak dobrze, że dla niego bombardowanie miłością jest dużo, dużo łatwiejsze do wykonania i przychodzi mu to dużo łatwiej niż na początku. Nie musi się tak bardzo starać. Kolejną trzecią rzeczą, którą narcyz może robić w takiej kolejce po kolei, tracenia nad Wami, ewentualnie kontroli, bo absolutnie nie, nawet nie śmie w najmniej, na, najśmielszych snach myśleć o tym, że mu nie uda się Was zaczarować i zrobić z Wami ponownie, zrobienia z Was ponownie stację, stacji paliw, jest przypadkowe spotkanie. Jest doprowadzenie do tego, żebyście się znowu spotkali, zobaczyli pod różnymi pretekstami: dzieci, przyjaciele, znajomi, podział majątku. Um... Jakieś sprawy niezałatwione, jakieś pismo, jakieś coś. Generalnie narcyz ma świadomość, że ma nad Wami taką władzę emocjonalną, energetyczną, o czym zaczniemy już niedługo mówić. Mam nadzieję, że już w następnym filmie że ma nad Wami taką władzę, że ma świadomość, że spotkanie face-to-face, face, spotkanie, kiedy możecie ze sobą porozmawiać, narcyz może użyć swoich sztuczek, na których. Ci, którzy żyją w takim związku, żyli w takim związku, wiedzą, że jest bardzo ciężko Wam zapanować nad sztuczkami, manipulacjami, nad uwięzieniem energetycznym, nad więzią traumatyczną, nad wszelkimi takimi rzeczami, które przywiązują Was do osoby toksycznej, osoby narcystycznej, że spotkanie z nim oko w oko, niestety bardzo często dla ofiar narcyzów kończy się fiat. Laskiem, czyli poddaniem się, czyli znowu ulegnięciem yy, urokowi, yy, zaczarowania was. Ponownie, ponownie przez narcyzę. Dlatego wiele poradników, wiele, wielu psychologów mówi, uciekaj jak najdalej właśnie dlatego, że przebywanie w bliskiej okolicy z kimś, kto zawładnął nami emocjonalnie, pamiętacie w wielu filmach, powtarzam o tym, że więź, która łączy Was z ofiarą to bardzo często też syndrom sztokholmski, a to bardzo PSD, czyli wszystkie zaburzenia Lękowe, które macie, to dokładnie jest to, czyli wasze spotkanie z narcyzem nie jest najlepszym pomysłem, ale narcyz będzie do tego dążył i będzie to stosował jako chęć wrócenia do poziomu kontroli, który miał przed. Ale to już jest taka, taka zaszłość, taka sytuacja, w której Wy rzeczywiście kończycie związek, chcecie zakończyć ten związek z narcyzem i podejmujecie decyzję o odejściu. To po kolei te rzeczy mają miejsce lub też od razu zaczynamy od, od chęci, bycia z wami, przywiązania was z powrotem itd. Często narcyzi stosują to po jakimś dłuższym czasie, mając świadomość, że więź traumatyczna, która jest z Wami, którą jest z Wami powiązany, spowoduje, że sam, sami będziecie chcieli do swojego narcyza wrócić, bo bardzo często tak się dzieje, że wy sami tej takiej więzi telepatycznej, te, tego uwiązania takiego z narcyzem, jesteście nieświadomi i stwierdzacie, że po kilku dniach, tygodniach, czasem miesiącach, że jednak to wy się pomyliliście, że to jednak nie był narcyz, że, że przecież nic takiego nie robi. Narcyz bardzo. Bardzo często nie stosuje żadnych technik, mając świadomość pełnej kontroli nad waszym życiem i pełnej kontroli nad panowaniem nad wami, że czeka. Po prostu najzwyczajniej w świecie czeka, aż się ofiara sama muszka do tej pajęczyny. Zbliży i pozwoli sobie wpaść, i wcale nie będę musiał dużo pracy wykonać. W międzyczasie robię sobie różne inne ruchy, szukając dalej swoich stacji paliw, aż ta muszka może łaskawie się zreflektuje, że jednak jestem z nią powiązany. Emocjonalnie, energetycznie, jakby to zwał, ale jestem z nią związany. Kiedy się zreflektuję, zapewniam, że przypadkowe spotkania pod pretekstem właśnie dzieci, biletów, rozliczeń, listów, czegokolwiek jest jak najbardziej możliwe i wtedy Ty jako ofiara jesteś naprawdę na dużym obstrzale i przygotowanie się do takiego spotkania face to face jest konieczne. Po prostu świadomość tego, jaka była Twoja pierwotna intencja, czemu zarzucałeś, więc wykonanie pracy po odejściu, przed podjęciem decyzji o, na, o odejściu od narcyzy jest must have, i tym, żeby zrobić sobie listę, dlaczego ja decyduję się na odejście od tego mojego y, y, człowieka, z którym jestem. Więc to jest bardzo ważne, bo y, tracenie przez Was kontroli, samokontroli jest nagminne. Dlatego te powroty, comebacki i cały czas kręcenie się w kółko. Jakimś dziwnym trafem zachowanie narcyza ani wasze zadowolenie z, ze związku, ani satysfakcja, którą można by wieść w fajnym, udanym związku, dziwnym trafem jest na takim samym poziomie, jak była kilka tygodni temu, czyli kiepskiej, a czasami nawet Dużo bardziej kiepskiej niż poprzednio, bo pamiętajcie, że każdy Wasz powrót to kolejny punkcik do ogródka narcyza, tego, że może nad Wami jeszcze bardziej panować. Czyli on się upewnia w tym momencie, że Wy jesteście coraz słabsi, coraz słabsi, coraz słabsi i doprowadza do tego, że gaśniecie. Po prostu z każdym swoim powrotem gaśniecie. Jesteście coraz, coraz słabsi, coraz mniej Wam się chce, coraz. Mniej macie walki w sobie, no i właśnie o to chodzi, czyli doprowadzenie was do pełnej degradacji. Moi drodzy, kolejną rzeczą, którą narcyz będzie stosował, czyli idziemy na coraz grubsze wody, na coraz grubsze tematy dotyczące kontroli nad narcyzem, narcyza nad Wami, kiedy rzeczywiście już widzi, że traci kontrolę i te jego ruchy są bardzo przewidywalne, to naprawdę można schematycznie patrzeć na takie zachowanie. Jest emocjonalna manipulacja, czyli wchodzimy w szantaże emocjonalne. W to, że robicie krzywdę dzieciom, że tak naprawdę wy jesteście niewdzięczni, wy jesteście, rozwalacie rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Tam są tysiące różnych wymówek. Generalnie narcyz wchodzi w rolę ofiary. I w rolę taki, takiego empaty, czyli naśladując Wasze zachowanie, wchodząc w biednego, jak ja to mówię, Misia, który został skrzywdzony i przerzuca na Was tą odpowiedzialność, to złe samopoczucie za to, że to Wy zrobiliście mu krzywdę. Wy zdecydowaliście o odejściu, a tak naprawdę nie ma ku temu podstaw. No, i to już jest taka bardzo ostra jazda bez trzymanki, czyli wszystkie wasze. Wszystkie wasze strachy o dzieci, o rodzinę, o, o to, że tak się, tak się wy zdecydowaliście na te ruchy, zostają wyrzucone na światło dzienne, no i niestety jesteście obarczeni poczuciem winy, wstydem, bo bardzo często narcyz idzie w poczucie winy i wstydu, czyli tego, że no, jak co inni powiedzą, jak to będzie, jak bardzo często macie też rodzinę dalszą. Bliższą na głowie, czyli wasze, to wasza fanaberia, i tak dalej. Nie ma już wtedy linii obrony, bo przecież wiemy, że latające małpy i kampania oszczerstw dawno już zatoczyła koło i wasza pozycja jest bardzo niska, więc jeszcze jesteście na gorszej pozycji. I broń tu człowieku swoich racji. Staraj się wszystkim wytłumaczyć, że to Twoja suwerenna decyzja, ty się fatalnie czujesz w tym związku, nie chcesz tego związku i nie jest ci dobrze. No, no, słaby, słaby punkt wywrotowy, ale wiedząc o tym, że to jest czysta manipulacja narcyza podczas tracenia kontroli i waszego odejścia od niego nie jesteście w stanie przetrwać ten atak, dość nieprzyjemny dla was, bo naprawdę poruszający wasze najgłębsze lęki i strachy i wracamy do przepracowania tych lęków z dzieciństwa, czyli praca z wewnętrznym dzieckiem. Trzeba to przepracować, sprawdzić, żeby twardo stać na ziemi, żeby nie dać się wmanipulować. Bo pamiętajcie, że wszystkie wasze czerwone flagi, i wszystkie wasze lęki i strachy, narcyz ma opanowany do perfekcji. Do perfekcji. On wie, w którym miejscu was boli, za którą dziurką, pod którym łokciem, który palec u nogi was boli. On dokładnie o tych wszystkich rzeczach wie. Na amen. To, to tutaj nie schowacie się nigdzie, bo jesteście nadzy totalnie, jak przysłowiowy, nasz cesarz w bajce, jesteście totalnie nadzy przed Narcyzem. On zna wasze wszystkie traumy, zna wasze wszystkie bolączki, wie, gdzie nacisnąć, żebyście w odpowiedni moment i w odpowiedni sposób zareagowali. Dlatego waszym zadaniem Powtarzam, jest przygotowanie, przepracowanie, bo bez planu, zobaczcie, nie mając teraz czystej, otwartej głowy, na każdym etapie w ataku narcyza jesteście w stanie polec, bo nie macie informacji, dlaczego odchodzę, co jest nie tak. Co nie pasuje, które miejsca są manipulowane. Nie wiedząc, nie mając wiedzy i przygotowania, co się z wami dzieje, jesteście w stanie każdą, każdy, każdy strach narcyza, każdy, znaczy każdą chęć wystraszenia was, każdą chęć wywołania w was poczucia winy, nie jesteście w stanie obalić, nie mając przygotowanych odpowiedzi i tego, gdzie jesteście. I kim jesteście? Nie jesteście w stanie w tym momencie w żaden sposób podnieść, podnieść pałeczki do walki, bo w momencie manipulacji, naciśnięcie odpowiednich guzików waszych, waszego strachu, lęku, niepewności, proszę pamiętać, że też czas spędzony z narcyzem to też jest wasza dewaluacja i też obniżenie poczucia własnej wartości, wszystkich innych aspektów, więc nie jesteście w stanie pojechać dalej. Nart zbije każdą, każdą waszą nieprzygotowaną argumentację, więc wasza argumentacja sama przed sobą jest bardzo, ale to bardzo ważna, żeby przygotować sobie, dlaczego to robię, czemu tak się dzieje, mm, przygotowanie i za chwilę idziemy do na, na najgorszego scenariusza, bo jeśli ktoś myślał, że poczucie winy. I strachu jest czymś najgorszym. no Strachu to może jeszcze chwila, ale poczucie winy i tego, że mogę wyjść na tego niedobrego, i nie daj Boże na tego narcyza, bo, bo też są takie rzeczy robione, że jesteś samolubem, że jesteś narcyzem, że rozwijasz, że rozwijasz rodzinę, że co robisz dzieciom, krzywdę itd. Oczywiście też prowadzą do tego, że ktoś może powiedzieć, że zachowujesz się narcystycznie, egoistycznie, toksycznie, że robisz coś bardzo złego, a jesteśmy na to bardzo wtedy poddatni. Nie mając przygotowanego planu na, na to, dlaczego tak robię, dlaczego się tak zachowuję i co jest moją pierwotną ideą w całym, w całym Całej rzeczy. No i kochani, zaczynają się już bardzo grube tematy, czyli po tym, kiedy te wszystkie próby delikatnej sugestii narcyza, skończywszy na manipulacji, na szantażu emocjonalnym, że jesteście tacy niedobrzy, kiedy te rzeczy zawodzą i kiedy narcyz widzi, że no. Chyba jesteśmy bardziej przygotowani niż myślimy, niż on myślał, że jesteśmy i że jego, jego dewaluacja, tak można nawet powiedzieć, że ta jego dewaluacja i to, że wasza świadomość i rozwój został już tak daleko posunięty, że się na te takie drobne rzeczy nie łapiecie, no to wyciąga zbroje, wyciąga zbroję i zaczyna się, zaczyna się niestety od fałszywych oskarżeń. Fałszywych oskarżeń, które bardzo często przybierają kampanię oszczerstw. Czyli już nie tylko on uczestniczy w tych fałszywych oskarżeniach i w tym, że próbuje powrócić do sprawowania nad Wami kontroli, tylko w kampanii oszczerstw, jak wiemy, uczestniczy już. Rodzina, uczestniczą znajomi, uczestniczą dzieci, uczestniczą bliscy wasi, którzy są wciągani w tą kampanię oszczerstw przeciwko wam i w budowaniu narracji takiej, która powstrzymuje was od odejścia: od tego, żeby oddać sobie cześć i chwałę. i to, że chcemy wreszcie być wolni, tylko niestety będziemy zmuszani w, na różne sposoby przez narcyza. Bardzo często, i tu schemat jest never ending story, czyli podsłuchy, czyli kamerki podłączone, różne rzeczy, gdzie narcyz oczywiście, bo przecież nie ma fizycznej możliwości, żeby odejść od narcyza, na przykład kobieta, która ma kochanka, albo mężczyzna, który nie ma kochanki. To nie jest możliwe, że z własnej nieprzymuszonej woli mogę chcieć odejść. Więc są bardzo grube tematy. Tu naprawdę nie, nie wiem jak to jest. Ale generalnie większość narcyzów stosuje zasadę podsłuchów i kamer i szpiegostwa strasznego, bo wszystko w zasadzie może być użyte. A tak naprawdę, jak się głębiej na tym zastanowić, bo narcyza generalnie nie interesuje, że wy możecie mieć kochanka. On nie, nie odczuwa zazdrości, on nie odczuwa takiej, takiej pokusy. Bardziej kwestia podsłuchu bardziej kwestia robienia kamerek czy czegokolwiek jest taką chęcią wystraszenia Was i postawienia Was do pionu, że On jest w stanie do wielu rzeczy się posunąć i być może ma coś na Was, nawet jeśli byście byli święci od papierze i żadnych kochanków, kochanek nie byłoby, nie byłoby żadnych jakichś dziwnych rzeczy, to i tak świadomość tego, że ktoś Was podsłuchuje, że ktoś Was szpieguje, może spowodować, że narcyz przechodząc do ostatniej fazy. Y mocnego trząśnięcia wami, że coś jest, czyli do gruźb, które są ostatnią fazą straszenia i chęci powrotu kontroli nad wami, będzie używał, czyli ten podsłuch był mu w jakiś sposób potrzebny, żeby móc was straszyć. I ostatnią fazą, kiedy narcyst traci ma świadomość, że już traci nad wami kontrolę, i to już jest taki. Ostatnia deska ratunków są naprawdę groźby. Są to takie rzeczy, gdzie jakby miejcie świadomość, że narcyz się przed wieloma rzeczami nie cofnie. Będzie walczył do upadłego, będzie stosował nieuczciwą walkę, nieuczciwe metody, po to mu właśnie są te podsłuchy, kamerki, szpiegostwo, detektywi, przeróżne takie rzeczy. Wejdzie w grono Waszych znajomych, wejdzie w grono Waszej pracy, będzie Was straszył, będzie próbował, wiedząc, nawet coś gdzieś mu zaświtało, ktoś gdzieś coś powiedział, do tego podłączy podsłuch, będzie was straszył, będzie was, was szantażował. Dlatego, że wy żyjąc przez X czasu z narcyzem, poziom waszego spokoju, pewności siebie, zaufania do siebie jest tak obniżony, że każda taka sytuacja groźby jest dla was jak najbardziej realna. Wy po prostu się boicie, boicie się swojej nieuczciwości, swoich lęków, swojego złego zachowania, swojej. Sami siebie się tak bardzo często boicie, swoich reakcji, które uważacie za um, okropne, paskudne, um, niewspółmierne do tego. Bardzo często jak z wami rozmawiam, um, to wiem, że czujecie się gorsi od innych, um, mniej sprawiedliwi, um, bardziej cwani, bardziej tacy. Um, jak to powiedzieć, przebiegli, że, że gdzieś w Was jest jakaś nieuczciwość, że coś zrobiliście źle. Bardzo często, ponieważ są to latami, bardzo często latami, budowane niskie poczucie własnej wartości i Sprawowania kontroli nad Wami, bo jedynie nad człowiekiem zastraszonym, wylęknionym i niepewnym siebie najłatwiej się kieruje. Takim człowiekiem bardzo łatwo można zarządzać, bardzo łatwo można sprowokować do, do, go do pewnych reakcji, i do tego człowiek, który nie jest pewny siebie, bardzo łatwo wpada w różne uzależnienia. I um, gaslighting. Um, jest takim idealnym przykładem, kiedy tracisz nad sobą kontrolę, kiedy tracisz kontrolę nad swoimi zmysłami, bo nie widziałeś tej zapalonej lampki, albo nie widziałeś, że ktoś ci przełożył dokumenty, a te dokumenty pamiętasz, że położyłeś tu. I niby są to tak drobne rzeczy jak właśnie na przykład przełożenie dokumentów, jak na przykład przestawienie samochodu, jak nie wiem zamiana jakichś rzeczy. To są niby takie drobne rzeczy, na które normalnie człowiek nie zwraca uwagi, ale kiedy one się wydarzają raz, drugi, piąty, dziesiąty i wy macie świadomość, że chyba tracicie zmysły, bo wy bardzo często gaslightingu nie jesteście nawet świadomi, że on się Dzieje, natomiast on się dzieje, to narcyz w ten sposób sprawuje nad wami ogromną kontrolę i to powoduje, że jak tymi sznurkami przysłowiowymi pajacyka na, na sznurkach, może wami kierować. Dlatego ustawiłam dzisiaj od najmniejszego do samego końca, czyli do tych gruźb, waszego narcyza, aby powrócić do kontroli aby z powrotem was na łono narcystycznego, na narcystycznej łąki z powrotem zaprosić. Drodzy moi, o ile myślę, że z większością rzeczy jesteście w stanie, oglądając film, edukując się, jesteście w stanie sobie poradzić, o tyle myślę sobie, że taką największą rzeczą to są groźby, oczywiście których się boicie, boicie się realności, boicie się ataku i możemy te groźby podzielić na surrealistyczne, czyli takie, które są tylko i wyłącznie w Waszej głowie, bo są wytworzone. I na to jest naprawdę banalnie prosty sposób czyli zrobienie sobie listy strachów. Tego, czego ja się boję. Popatrzenie na to, wypicie jednej herbaty, pójście spać, drugiego dnia, znowu przyjrzenia się tej listy i zobaczenia, bo tak naprawdę w tym momencie pisząc jasno i klarownie, ale słuchajcie, Każdą rzecz, nawet tego, że na przykład boję się, że nie wiem, otruje mi psa, albo na przykład, że nie, nie dajmy na to, nie wiem, e, zabierze mi, um, powie w firmie o mnie coś złego, na przykład. Łącznie z takimi rzeczami e, przygotujcie się na najgorszy z możliwych scenariuszy, który może się wydarzyć. Zobaczcie, czego tak naprawdę się boicie. Bo zapewniam was, że mm, żyjąc z osobą toksyczną, żyjąc z osobą narcystyczną, wasze strachy i wasze lęki w dużej części są surrealistyczne, są niewspółmierne do tego, co tak naprawdę wam grozi. E, więc e, zrobienie listy to jest taki must have, czego się boję, czego się lękam. Oczywiście ja też to przepracowywuję z klientami, którzy prac kiedy pracujemy nad chęcią odejścia z narcyzem, to wtedy już tak bardzo dokładnie to robimy i pracujemy z tymi lękami. A drugą rzeczą, którą, którą robimy w momencie, kiedy są te groźby, to robimy sobie listę tego, czego, co my możemy zarzucić naszemu narcyzowi. Czyli przygotowujemy sobie swój własny, prywatny atak. Bo zapewniam Was, że większość osób, to Toksycznych, narcystycznych, nie jest taka święta, jak wygląda. Zapewniam Was. Większość z nich robi różne bardzo brzydkie rzeczy, które potem przeprojektowuje na Was, i to wymyślicie, że Wy jesteście ci źli, ci niedobrzy, ci nieciekawi, to Wy robicie te machlojki, to Wy robicie te lewe interesy, to Wy oszukujecie przyjaciół, znajomych i tak dalej. A okazuje się, że tak naprawdę, jak sięgniesz głęboko i spojrzysz, to tak naprawdę są to ogr w ogromnej mierze. Wszystko rzeczy narcystyczne, które narcyz na Was przeprojektował. A potem jeszcze powie, że to tego nauczył się od Was, więc to już lepsza historia, więc o tym porozmawiamy kiedy indziej. Natomiast przygotowanie sobie też kontroferty, żebyście widzieli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli przygotowanie rzeczy, które Wy możecie swojemu narcyzowi zarzucić i też pokazać, że nie jest on taki cudowny i taki wspaniały, to jest kolejny etap w pozbywaniu się strachów, gruźb i tego, żeby w, powstrzymać waszego narcyza przed atakiem, przed tym, żeby, żeby ten atak zniwelować, zmniejszyć, bardzo mocno go pomniejszyć i wprost nawet od siebie odrzucić. Większość z tych rzeczy, uwierzcie mi, pracuję z Wami pół roku i widzę, że w 90%, dobra, w 80% są one surrealistyczne i wynikają tylko i wyłącznie z zawłaszczenia narcystycznego, i z tego, że został w was, w was wytworzona trauma, został w Was wytworzony lęk i strach. Gdzie wy w zaufaniu osoby, która was przeprojektowała, boicie się jako widzicie go na piedestale, że, że, że on ma rację, bo, bo wy jesteście taki, ta, tacy, tacy, tacy i tacy. Naprawdę większość z tych rzeczy to z niektórymi klientkami, klientami to już się teraz śmiejemy na zasadzie, a no tak, ty to byłaś taka niedobra. Więc nagle, kiedy człowiek spostrzeże, że tych. Rzeczy nie ma w sobie i one są surrealistyczne i wcale się im nie trzeba bać, tylko nawet czasami jak są, bo są czasami rzeczy, które są trudne i rzeczywiście boimy się ich i są. Jak najbardziej realne, to bardzo często przygotowanie się na nie, przygotowanie odpowiedniej strategii, zadziałanie dużo wcześniej, nie chowanie głowy w piasek, nie chowanie się za drzwiami, tylko otworzenie tych drzwi, zobaczenie tego strachu, zobaczenie tej ewentualności, która wam grozi. Okazuje się, że kiedy się na nią przygotujemy, przepracujemy ją, to ona się robi tak. I nagle się przychodzi taka sytuacja, narces wyrzuci tą amunicję, a się okazuje, że. Tyle nam to zrobiło, a strach i wielkie oczy były takie. Więc, więc zachęcam do spojrzenia hmm, temu strachowi w oczy, i nagle zniknie. A nawet jeśli się pojawia i jest coś, co jest realne, to hmm, naprawdę można się na to wszystko przygotować. Uwierzcie mi, to, to jest tylko wytworzony was, was strach. Moi drodzy, Wszystkie te rzeczy mają prowadzić oczywiście do wywołania w Was reakcji emocjonalnej i ponownie wciągnięcia Was do tańca narcystycznego, czyli znowu sprawowania nad Wami kontrolę, którą Narcyz uwielbia. Narcyz musi wiedzieć, co się dzieje, z kim się dzieje, co robisz, dlaczego, po co, mam nad Tobą kontrolę. Wiem, wiem, z kim jesteś, po co jesteś, dlaczego jesteś i pociąganie za sznurki. Proszę pamiętajcie o więzi, przepraszam, o reakcji emocjonalnej, która jest jedynym paliwem i im mniej ją będziecie dawali, tym szybciej te procesy, bo one w jakiś sposób te etapy następują, to one szybciej będą trwały, bo narcy... krócej będą trwały, przepraszam, krócej będą trwały, bo narcyz bez Paliwa długo nie pojedzie, więc szansa, jeżeli długo podczas tych etapów nie będzie dostawał od Was reakcji emocjonalnej, czyli nie dostanie od Was paliwa, czyli nie usłyszy od Was przestań, uspokój się, ja już mam tego dosyć, albo Waszego płaczu, albo agresji, albo jak, jakiejś reakcji, tylko będzie widział Waszą poker, poker face, która wiem, że może Was bardzo dużo kosztować, ale. Damy radę. Kiedy zobaczy tą waszą poker, poker Face i jej nie zobaczy, to jest ogromna szansa na to, że zacznie. Na, na gwałt, jakby to nie, nie brzmiało, ale zacznie bardzo szybko szukać nowego, nowej stacji paliw, i to jest dla Was ratunek, bo będzie się zaspakajał gdzie indziej, a Wam będzie musiał w jakiś sposób dawać trochę um, oddechu. I to jest moment, w którym Wy możecie oddechno, od, oddechnąć, um, chwileczkę się uspokoić i znowu się przygotować na kolejny atak, bo tych ataków trochę będzie. Więc y, pamiętajcie, że najkrótszą drogą do pozbycia się i wyciszenia narcyza jest brak reakcji emocjonalnej. I na każdy z tych etapów naprawdę można się przygotować. Na każdy etap utraty kontroli przez narcyza i tego, co będzie z wami robił, można się przygotować. Najważniejszy jest początek, czyli dlaczego to robię, czemu chcę odejść, czemu tak się dzieje. Kochani, strasznie pięknie Wam dziękuję za ten film. Zapraszam na kursy, zapraszam do konsultacji. Miło mi Was gościć. Moja strona już w miarę dobrze działa i mam gorącą prośbę do wszystkich osób. Między świętami, moją chorobą i nowym rokiem, które do mnie pisały, bo mam mały kłopot z odtworzeniem tych wiadomości. Niestety komputer mi chwilowo zaszwankował. Mam gorącą prośbę, jeśli ktoś ma wrażenie, że nie odpisałam na jego e-maila, to bardzo proszę nie czekać, tylko napisać do mnie, bo najprawdopodobniej gdzieś utknęła ta wiadomość, bo były czasowo 3-4 dni kłopotu z pocztą na Gmailu, więc gorąca prośba jeśli ktoś czeka i mówi, Ale, ta pani jest niemiła, nie odpisuje mi, to proszę się absolutnie nie obrażać, bo nie wynika to z mojej niedbałości, tylko po prostu tego, że coś mi się chwilowo z pocztą zrobiło i dlatego jest mały kłopot. Więc proszę, proszę pisać, proszę się przypomnieć, nie obrażać się, tylko się przypomnieć, bo nie odgrzebię teraz tych wiadomości kilku dni. Jeszcze choroba, jeszcze święta. Masę rzeczy, więc proszę się nie gniewać, napisać do mnie i wrócimy do, wrócimy do tematu. Pięknie dziękuję. Proszę pamiętać, że strach ma wielkie oczy, a ja Państwa bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.